Witam wszystkich na moim kanale. Dziś będzie taka fajna robota przy tym najnowszym krazie z 80 roku. Będziemy wymieniać koła. Nagrywam ten filmik, ponieważ bardzo często słyszałem, że Matko Boska, jak to wymienić to koło? Zawsze mi się pytali ludzie, jak tam jeżdżę wywrotką czy tymi wojskowymi, że kurczę, jak to koło wymienić, jak to zrobić, jak to takie wielkie, jak to takie ciężkie. No wcale nie jest tak źle, przynajmniej dla mnie to nie robi jakiegoś większego znaczenia. Ostatnio już tutaj założyłem zapas na tą nową, świeżo pomalowaną felgę, może nie widać tego tak dobrze. Zapas nóweczka z dzyndzelkami, rosyjski. No i tutaj jedno koło z przodu. Też już wymalowane, proszkowo, nowa opona, wyregulowane. Streszczam się z tymi kołami, bo chciałem zabrać tego kraza na zlot, pierwszy zlot kraza w Bornym Sulinowie, organizowanym przez Muzeum Borne Sulinowo. No i co? No i odpalimy. Tutaj będziemy zakładać te dwa koła. To jest jakaś taka sztuka, żeby tym krazem można było wjechać z powrotem, ponieważ jeszcze dwie felgi muszę zawieźć do Marcina, do piaskowania, malowania, żeby mi to ogarnął, żebym później wszystkie pięć felg, które mi brakuje, poskładać na te nowe opony, które mam i no i włożyć do samochodu, żeby prezentował się fajnie na zlocie. Do zlotu jeszcze miesiąc, bo dziś mamy Święto Trzech Króli. Także no, za równy miesiąc chciałbym tym samochodem tam jechać. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dobrze, że mam jeszcze drugiego kraza zapasowego, sprawnego, jakbym z tym nie zdążył. No i co, palimy. To, co lubię najbardziej. Wyłącznik prądu już podłączany, także wszystko tak, jak się należy. Siedzenia się szyją, oryginalne, do tego kraza, tak żeby to na zlot wszystko pasowało. No i co? I wyjeżdżamy na zewnątrz, tak żeby był dostęp do tych kół. No i tak, kras na dworze. To koło będziemy wymieniać, bo to już jest takie łysawe, niezbyt ładne. To wymienimy, felga jest ładna, także ją damy do piaskowania, malowania. Tu założymy tą sztukę. Takie to nic dobrego, to już takie na zapas, jedynie zjechać gdzieś tam z budowy. No i co? Jedziemy z tym tematem. Podnośnik mam taki lepszy, bo na serwisie jesteśmy. Można by to było ręcznie, no ale po co to się tam męczyć? Warunki są jakie są, oczywiście we wodzie. No, normalne. No i tak, najważniejsze, aby nie za dużo sobie dźwignąć. To jest ciężkie koło, owszem. Jeszcze możemy troszeczkę dźwignąć. Nie za dużo, bo jak za dużo dźwigniemy, to się koło wantuje. No i potem jest nieszczęście i każdy się szarpie, mówi rany boskie, jak to wyciągnąć. Nie za dużo, tak żeby się oparło. Ja używam Milwaukee, bardzo dobra firma, bardzo dobre klucze. On już jest taki sfatygowany, mam go może z rok na serwisie, ale tłuczę. Przepięknie. 32 nasadka.
już oczywiście we wojsku. Jak to we wojsku? Ukradli szpilki, ukradli żabki, wężyki do CPK. No tak, wojsko, jak to wojsko? Sami szkodnicy. Ale na szczęście ja mam zestaw, żeby to wszystko przywrócić do stanu oryginału. No i co? Nie chcę zejść, także idziemy po Barbarę. Uderzymy w nie. No i powinno zaskoczyć. Barbara przygotowana. Uderzymy w koło. Powinno pięknie wejść. Teraz małymi ruchami wysuwamy koło z piasty. Najważniejsze małymi ruchami, nie szarpać się z tym. Powolutku, powolutku. Fajnie, bo to na betonie. Niekiedy na budowie czy gdzieś w syfie, w błocie trzeba wymienić i też się wymienia. O, no i cała technologia zrzucenia koła. Czyścić lekko, a wiadomo, że to sztuka jest. Dopiero jak będą felgi pomalowane, będziemy to dokładnie zakładać, montować. Na razie to tylko, żeby odzyskać felgę. No i co, wrzucamy nowe koło. No i cała filozofia. Żabki. Ważne jest, żeby nakrętka, tak jak jest wyślizgana, no to dać ją z powrotem. Tu jest omalowana, żeby to nie straszyło. Ogólnie technologia przykręcenia w krasie koła jest troszeczkę inna. Tak to sobie można przykręcić na budowie, byle jak. My tutaj nie będziemy się tym przejmować, bo to jest sztuka. Ale jak będziemy nowe felgi zakładać, to pokażę wam, jak się to poprawnie zakłada. Czyli wyregulować tak, żeby koła nie chodziły w lusterkach. No i żeby nie szarpało tym samochodem, jak się jedzie. Jak na koniu wtedy. Cała filozofia. Jeszcze wam chciałem pokazać. Zobaczcie, jakie tutaj cuda są zrobione, jaki zawór dziwny założony. To jest zapas od tej mojej wywrotki. Jakieś wynalazki tu są. Ważne jest jeszcze, jak się zakłada, żeby to było pomiędzy. No bo jak wejdzie na to, to wiadomo, że się nie przykręcicie. Na razie jest na te trzy śruby. Nie będę się tym przejmował. Dopiero jak będę zakładał nowe, to będziemy to robić do porządku. Lewarek na dół. No i koło jest.
Także nie jest to nic strasznego, tak jak to ludzie mówią, Matko Bosko, jak to wymienisz, jak to zrobisz, przecież to jest takie ciężkie. Ja jestem normalnej postury, nie mam jakiejś nadludzkiej mocy, no i jakoś sobie dałem radę, także nie jest to jakieś, nie są to jakieś cuda, tak jak to ludzie opowiadają, że o Jezu, co to zrobić, jeszcze trochę chyba mało powietrza, to dopompujemy. I tak to wygląda. Jesteśmy przy tym drugim kole. Koło już zdjęte. Będziemy zakładać też tutaj taki jakiś zapas, który mam. Nawet z zaworem CPK. Ale nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać jeszcze najważniejszą rzecz w krazach. To jest dziura na wężyk do centralnego pompowania kół. Ja to będę wszystko montował oczywiście z tymi nowymi kołami, z nowymi felgami. Ale o co chodzi? Tutaj widać ewidentnie, że jest to wymontowane we wojsku, bo w środku nawet nie wiem, czy to tam będzie widać. Czysty gwint. Nie jeździli we wojsku w błocie i bardzo dobrze, ponieważ nie nasypało się tam błota, piachu, syfu do środka. Oni to musieli, jak kradli te opony, bo to jest widać, że to jest sztuka założona, oni nie mogli jeździć nawet na takich oponach, no to ukradli mi te wężyki, ale to nie o to chodzi. Bardzo często widzę krazy z wojska, które albo jeździły, albo mają pokradzione te wężyki. I tutaj przestroga dla właścicieli krazów, żeby patrzeli na to, żeby jak już nie mają sprawnego centralnego pompowania kół, albo nie chcą mieć, albo coś, wkręcić tutaj śrubę, koreczek na jakiś silikon, zatkać tą dziurę, bo to wszystko sypie się do środka, do piasty, do tego pakietu uszczelniającego. Jakby kiedyś w przyszłości byście chcieli to uruchomić, to jest zdejmowanie piasty, czyszczenie, roboty dosyć sporo, a można tego uniknąć. No bo na przykład teraz chcę wypróbować, tak jak to każdy zakup, prawda, przyjeżdża auto z wojska, udało się uruchomić silnik i jadę zobaczyć. No to pierwsze co jadę, no to jadę do błota, nie? No tak jest, a później są takie efekty, że tam najdzie wszędzie błota, auto nieprzeserwisowane i no i jest nieszczęście. Nieszczęście naprawdę. Później jest ból. Często słyszę, że a w krazie nie chodzi CPK, nie ten, a to jest dosyć istotna sprawa, którą trzeba zrobić, żeby auto w 100% pokazywało, co potrafi w terenie. Bardzo dużym plusem, asem w rękawie jest centralne pompowanie kół w rosyjskich samochodach, nie tylko w krazie, ale i w Uralu, w Zile. Jest to duży plus, i no naprawdę warto to uruchomić, zrobić, żeby później jakiś starowiec nie powiedział, że a ja starem 266 to objadę 3 razy kraza, bo też słyszałem takie opinie. No niestety to jest nieprawda, ale mówię, to kras, żeby dobrze jeździł, żeby wszystko było ok, to musi być sprawny w 100%. Jak nie będzie sprawny, tylko będzie tam jakiś łup, no to wiadomo, że nie będzie pokazywał w 100% swojej siły, mocy, jaką ten samochód potrafi w terenie. No i tak, przystępujemy do rozbiórki opony z felgi. Zawór CPK już odkręciłem. Oczywiście we wojsku zgubili tutaj taką podkładkę. Oni to nic nie potrafią dobrze poskładać. Widać ewidentnie, że to nie jest fabryczne koło, bo to już jest 100 milka, więc no, ktoś tutaj już grzebał. Tu jest lekko jeszcze wygięte, to wszystko to musimy poprostować, tak żeby do piaskowania, malowania było ładne, bo wiadomo, że nie będziemy tego czyścić, znaczy prostować po malowaniu. Gumka od CPK uszkodzona. Z tego koła w ogóle powolutku schodziło powietrze, także to jest pewnie tego efekt. No i co? Zaczniemy to rozbierać. Jakieś breszki, śrubokręcik, żeby podważyć pierścień zabezpieczający. Najważniejsze jest młotek. Młotek stoi w kałuży wody, bo styl wypada.
Oczywiście mam montażownicę dużą do ciężarówek, ale no nie będziemy tego używać, bo jak się chyta w zęby, to ona tutaj wbija takie pazury i mi się to nie podoba. Później to tak brzydko wygląda z tymi zębami. Wolę to zrobić po prostu ręcznie. Szkoda felgi, bo o dziwo ładna. Bo niektóre... O, chociaż też tutaj jakiś szkodnik wojskowy popsuł. Najważniejsze, żeby bić, jak się rozbiera ręcznie, to po tym pierścieniu zewnętrznym. Ona ma wbić się do środka, wtedy zwalnia jeden i drugi pierścień zabezpieczający. A we wojsku, jak to we wojsku, piorą po wszystkim, później jest to poniszczone, popieprzone, zresztą tutaj jest taka jedna felga założona, sztuka, to wam pokażę. O, proszę zobaczyć, popatrzcie, jak to jest sprane. To jest wszystko, młot, szedł, był ogień tutaj, zobaczcie. No i taki był ogień, że pewnie 3 albo 4 godziny rozbierali jedno koło, bo prali zamiast po zewnętrznym pierścieniu, żeby zbić oponę, to prali po feldze i to było wszystko bez sensu. No i co? No i weźmiemy i tą felgę rozbierzemy. Zobaczymy, jak to pójdzie, czy będzie łagodnie, czy niełagodnie. No zobaczycie sami. Puszczam zabezpieczający. O, pięknie. A z tym kołem na pewno nie będzie problemu, bo to już widać, jak to się rozbiera. Teraz drugi pierścień. On zabezpiecza ten pierwszy przed rozwarciem. Bo to wiadomo, jak na betonie to pobija się ta felga. Jakieś takie wnioski się zrobią, po co, jak to ma być piaskowane, malowane, to żeby to ładnie wyglądało. No i też bijemy po tym zewnętrznym pierścieniu, nie po feldze. Ale tutaj wszystko naprawdę wzorowo idzie.
belgę podciągniemy. Pięknie. I co, możemy zrobić przemył kraza. Spróbujemy wyciągnąć felgę. Wyciągnąć. Tak, żeby się to nie pouszkadzało, bo to wiadomo, coraz trudniej o deski, o felgi. A poprzyj, panie sztuk. Chwycił za. Zobaczcie sami, tu mi się podwinął zawór, wszedł tak i nie mogłem ściągnąć tej felgi, ale to nie problem. Tu już żołnierze coś cudowali, jakieś podkładki, jakieś coś. A, no bo tu jest urwany fartuch. Ale dętka oryginalna, ruska na 100%. To oczywiście chyba trzeba kominek poodprostować. No, bo widać, że to krzywo przykręcili. Oni to nie umią nic dobrze zrobić. Cokolwiek, co by się po nich rozbierało, to jest takie dziadostwo, że masakra. No i tak, drugą felgę też będę tak samo rozbierał. Także pojadą do piaskowania, malowania. No tak, żeby to wszystko poskładać na ten zlot kraza. Aż się nie mogę doczekać, bo frekwencja będzie niesamowita na tym zlocie. Krazy z całej Polski przyjadą i nie tylko, bo z zagranicy też. Także będzie na pewno ciekawie i fajna zabawa. Dzięki, do zobaczenia. Jeszcze wam coś pokażę na szybko. Zobaczcie. Wojacy pomalowali felgę minią. I od razu ma pomalowane, wsadzili do koła. Troszkę się bardziej naszarpałem, żeby ją rozebrać niż ten. O, jeszcze tu patrzcie, jaka dziura we fartuchu. I dętka nieoryginalna, jakaś polska, jakieś dziadostwo założone. Zobaczcie. Przyklejony fartuch do felgi. Ewidentnie było pomalowane i wsadzone i napompowane. No i jak to ma chodzić? To jest właśnie całe polskie wojsko. Wszystko zrobione na odpierdol. A później efekty są takie, że dobra, samochody są wycofywane z wojska. Także tak tylko wam to chciałem pokazać jeszcze na koniec. Cześć.